Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście i obciążeni, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, okazja, która zgromadziła nas na dzisiejszej Eucharystii, jest szczególna. Diecezja ludzka rozpoczyna wychody stulecia swojego istnienia. Narodziła się tego samego roku, co święty Jan Paweł II, papież, i to on podniósł tę diecezję do rangi archidiecezji. A potem w 2004 roku powołał do życia metropolię łódzką z diecezją sufragalną w Łowiczu. Istnienie diecezji łódzkiej rapoczątkowała bulla papieża Benedykta XV, tego samego papieża, który przysłał do odrodzonej Polski pierwszego nuncjusza. Mój poprzednik, arcybiskup Ratti, był bardzo zaangażowany w pracy nad powołaniem nowej diecezji. Czuję się zaszczycony
gdzie mogę przewodniczyć Eucharystii rozpoczynającej obchody Bulli Christi Domini dzisiejszego grudnia 1920 roku. Pozdrawiam Was wszystkich, którzy gromadzili się w tym pięknej katedrze i którzy łączyli się duchowo z tą celebracją za pośrednictwem transmisji internetowej. Pozdrawiam arcybiskupa łódzkiego Grzegorza, przewodniczącego konferencji episkopatu arcybiskupa Stanisława, księdza prymasa Wojciecha, kardynałów Stanisława i Kazimierza, biskupów metropolii łódzkiej, w tym biskupów, seniorów i wszystkich braci w biskupstwie, którzy uczestniczą w wyjazdowym zebraniu plenarnym. Pozdrawiam proboszcza tej katedry, księdza Ireneusza i jego współpracowników. Pozdrawiam kapłanów, osoby dzisiaj konsekrowanego oraz wszystkich wiernych świeckich. Pozdrawiam też obecnych wśród nas zwierzchników i przedstawicieli bratnych wspólnot chrześcijańskich. Pozdrawiam przedstawicieli władz państwowych, rządowych i samorządowych, posłów i senatorów ziemi łódzkiej, wojewodę, prezydentów miast, marszałka województwa. Witam również rektorów wyższych uczelni oraz przedstawicieli wszelkiego rodzaju służb. Bracia i siostry, ziemia ludzka, łódzka, to ziemia świętych. Dziś szczególnie wspominamy patronkę Łodzi, świętą Faustynę. W pierwszym czytaniu z proroka Ozeasza słyszeliśmy, jak Bóg powoływał swój naród wybrany, aby uruchomić swój plan zbawczy dla całej ziemi, dla całego stworzenia. W tym pięknym obrazie opisanym przez Ozeasza użyta jest figura oblubienicy i poślubienia na wieki. Bóg przemawiał do serca swojego ludu, swojej oblubienicy. To działo się na pustyni, a do serca świętej Faustyny Bóg przemówił w Łodzi. To tu pod wpływem objawień postanowiła wstąpić do zakonu. Tu przemówił Bóg do serca Faustyny, która zaraz wyruszyła do Warszawy, aby zrealizować wolę Bożą do życia konsekrowanego. Nie zawsze była to droga usłana różami. Była to droga, podczas której przeżywała różne udręki duchowe, a także doznawała niezrozumienia ze strony innych ludzi. Ale tak jest. Życie chrześcijanina i każdego człowieka. Jest w nim piękno, radość, ale również smutek i cierpienie. Chrześcijanin nie jest od tego wolny, ale chrześcijanin wie,
gdzie w takich sytuacjach szukać rady, pocieszenia i ukojenia. To Jezus, jak słyszeliśmy dziś czytanie Ewangelii świętego Mateusza, obiecuje nam: ja was okrzepię. Tylko trzeba do Niego pójść. Święta Faustyna, wasza patronka, o tym wiedziała. Wiedziała, gdzie szukać okrzepienia. Pamiętała o obietnicy Jezusa. Podczas mszy kanonizacyjnej Jan Paweł II powiedział: przez serce Chrystusa ukrzyżowanego Boże miłosierdzie dociera do ludzi. Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Zaziąto Jezus od siostry Faustyny. Światło Bożego miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powiedzieć światu na nowo przez charyzmat siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. Bierzmy przykład z naszej patronki i za nią często powtarzajmy: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bracia i siostry, jubileusze to powód do dumy, ale też dobra okazja do rachunku sumienia. Przez 100 lat na pewno musiało wydarzyć się wiele dobra i o tym dobrze pamiętamy. Ale przez 100 lat musiało się nazbierać równie wiele rzeczy mniej chlubnych, zaniedbanych. Jubileusz to dobra okazja do rachunku sumienia. To dobry czas, aby z czystym sercem myśleć z odwagą o przyszłości i czekających nas wyzwaniach. I powtórzmy sobie słowa świętego Pawła, które kiedyś pisał do mieszkańców Koryntu, a dziś przypomina mieszkańcom Łodzi i całej archidiecezji: ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Drodzy bracia i siostry, zanieście do swoich domów serdeczne pozdrowienie od papieża Franciszka, który przedwczoraj podpisał encyklikę Fratelli Tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej. Przypomniał w niej światu i nam, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Wdzięcznością za nową encyklikę pamiętajmy o nim w modlitwach, o które niestrudzenie prosi wiernik. Niech ta dzisiejsza uroczystość umocni w nas dobre postanowienia i zamiary. Niech się do tego przyczynia stawiennictwo świętej siostry Faustyny, apostołki miłosierdzia i patronki Łodzi, ale także świętego Maksymiliana związanego z Pabianicami oraz świętego Stanisława Kostki, patrona tej katedry. Zawierzmy Maryi, Matce Miłosierdzia, nas samych, abyśmy byli wiernymi i radosnymi świadkami jej Syna,
Jezusa, naszego Pana. Amen. Czy wszyscy?